Moi drodzy, zanim zaczniemy ćwiczyć, mam dla was smutną wiadomość i wesołą wiadomość. Posłuchajcie mnie do końca, bo naprawdę myślę, że to będzie coś dla was wartościowego, a postaram się nie zająć wam dużo czasu. Smutna wiadomość jest taka, że kończymy rozrusznik poranny, ten sezon. 15 nowych odcinków wjedzie właśnie, znaczy już wjechało na kanał i robimy przerwę. Znowu nie wiem, jak długo ta przerwa potrwa, być może kilka miesięcy, być może, nie wiem, ktoś nowy się tutaj pojawi, nie wiem, zobaczymy. To jest smutna wiadomość, ale wiem, że zostawiam was z całą masą odcinków, macie co robić. Wesoła wiadomość, ta pozytywna, jest taka, że oczywiście jak zawsze na zakończenie sezonu robię bardzo krótką promkę, która potrwa do niedzieli, do końca tego tygodnia, do niedzieli do północy i macie 25% na wszystkie pojedyncze produkty ze strony człowiekurusz.pl z kodem rozrusznik, przy czym na stronie to tak działa, że wybieracie sobie jeden program i po prostu kupujecie go pojedynczo, macie tylko ten program, ale dostęp dożywotnio. Oraz macie 30% zniżki na aplikację i tam wszystkie programy treningowe są w jednej opłacie. Po prostu jest subskrypcja, ale po prostu macie wszystko, wszystko taniej. No i w aplikacji jest też dużo więcej tych programów, jest więcej niż na stronie, jest ponad 23 programy tak naprawdę. A co tam trzeba zrobić? Tam się nie wpisuje żadnego kodu, ja po prostu na tydzień obniżam ceny, wystarczy założyć konto i później przez 5 dni sobie to przetestować za darmo. A co fajne, to jak skorzystacie z tej okazji, że teraz jest promka, to ta cena z wami zostanie na stałe, czyli jak sobie weźmiecie subskrypcję na miesiąc, to zawsze ta cena z wami zostanie, albo na rok, to też ta cena będzie gwarantowana. Tyle jeśli chodzi o tą rozgrzewkę naszą, taką słowną, o moją propozycję dla was. Zapraszam na trening. Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, a to jest seria Rozrusznik Poranny, czyli 5-minutowa poranna gimnastyka, dzięki której twoje ciało się obudzi, dotleni, naoliwi, a dodatkowo poprawi się twoja mobilność, a mięśnie się wzmocnią. To będzie twój nowy, ulubiony nawyk. Wykonuj te ćwiczenia regularnie, przez 5 minut dziennie, a już po 7 dniach poczujesz różnicę w samopoczuciu. To jest tak proste, że nie znajdziesz wymówki, aby tego nie robić. Nie wierz mi na słowo, po prostu sprawdź to na sobie. Moi drodzy, standardowo 1,5 minuty ćwiczymy, mamy 4 ćwiczenia i 15 sekund przerwy między ćwiczeniami. Zaczynamy od siadu klęcznego. Z tej pozycji wychodzę do klęku jednonóż, pcham mocno ciało do przodu, jak najdalej czuję rozciąganie z przodu biodra, pośladek nogi zakrocznej, tej z tyłu napięty. Wracam, przechodzę do siadu klęcznego i wychodzę na drugą nogę. Czyli wychodzę do góry, kładę stopę, napinam poślad i pcham biodro, ale muszę czuć, że ten pośladek jest napięty. Wtedy zginacze biodra, mięsień biodrowo-lędźwiowy mocno jest tutaj mobilizowany. Wracam sobie, hop, siadam i znowu wyjście. Tutaj dosłownie raz, dwa, trzy, wracam. Raz, dwa, trzy i wracam. Dwa, trzy, proste. Mam nadzieję, wszystko mam nadzieję. Jasne i logiczne. Co prawda tego typu połączenia chyba nie było w historii 120 odcinków rozrusznika, ale zasady są te same. No, gdy mobilizujemy biodrowo-lędźwiowy, no to zawsze ten pośladek musi być napięty, brzuch napięty. Jeśli bym wygiął lędźwia, to jedyne, co bym robił, to właśnie kompensował całą mobilność odcinkiem lędźwiowym, a nie tego chcę. Chodzi mi o to, żeby mobilizować biodro do pracy. Jeszcze mamy 10 sekund. Przyspieszamy. Pięknie, 15 sekund przerwy. Wy już widzicie kolejne ćwiczenie. Ono będzie miało zadanie, powiedzmy, że pracę z stawem krzyżowo-biodrowym. Pewnie niektórzy z was usłyszą takie charakterystyczne klikanie. Co chcę zrobić? Na pewno nie siedzieć na zapadniętych plecach, tylko się wyprostować i teraz robię marsz na pośladkach, czyli unoszę nogę do góry, najlepiej całą, nie tylko pośladek, tylko razem z piętą wyciągam i idę do przodu. Staram się pracować tutaj miednicą, mieć w miarę wyprostowane plecy i idę sobie step by step do przodu, a potem będę szedł do tyłu
I no tak, u mnie nic nie postrzelało, ale na pewno niektórzy z Was to usłyszą u siebie. I ja już myślę, że mogę do tyłu. Hop. I to jest troszeczkę trudniejsze. Teraz też ważne jest, żeby jak najdalej sięgać pośladkiem, a nie garbić się w odcinku lędźwiowym. Jak ktoś ma problemy tutaj z mobilnością, to niech, proszę się nie przejmować, bo nie jest to proste, ale sam ruch wykonywany już zmusza w pewnym sensie nasz organizm i wszystkie struktury mięśniowo-powięziowe do tego, żeby się przestawiać, do tego, żeby to się po prostu stało za jakiś czas możliwe. Czyli trzeba wykonywać coś, nawet nie idealnie, żeby za jakiś czas być w stanie zrobić to lepiej. Więc jeszcze parę kroków. Cyk. 15 sekund przerwy. Kolejne ćwiczenie. Będzie w podporze. Będzie mobilizowało tylną taśmę. Przez to, że będziemy wychodzić na jedną rękę, czy na jedną nogę, to też będzie to pewnego rodzaju utrudnienie, ale myślę, że jesteście już stałymi bywalcami i nie jest to dla Was trudne. Zaczynam z podporu jak do pompki i teraz wychodzę do góry, do psa z głową w dół. Sięgam jedną nogą do góry, drugą nogą i opuszczam biodra do ziemi. I znowu góra, chowam głowę między ręce, jedna noga, druga noga i powoli do dołu. I góra. Nie śpieszymy się. Większość z Was najprawdopodobniej wykonuje te ćwiczenia rano, więc tu trzeba delikatnie, z wyczuciem. Wysoko. Ja co prawda wykonuję po południu, a również się staram z wyczuciem i spokojnie, bo w zasadzie przed chwilą wstałem od biurka, więc również tutaj gwałtowne ruchy niewskazane. W moim wieku. Hop, jedna noga. Druga noga. Już niewiele zostało. Piętnaście sekund przerwy i na koniec sam zostawimy sobie ćwiczenie wzmacniające, ćwiczenie, które będzie ukierunkowane na mięśnie brzucha. Więc, co jest do zrobienia? Banalnie, no leżę na plecach, nogi mam lekko ugięte i co chcę zrobić? Przyciągnąć stopy, powiedzmy, na wysokość twarzy, tak żeby oderwać lekko miednicę i powoli wracam do ziemi. Ważne jest to, żeby to nie był ruch szarpany na zasadzie rozpędu, tylko pełna kontrola, unoszę, hop, wolno wracam. Nie muszę nawet nóg opuszczać do samego dołu. To może być krótki ruch. A jak ktoś chce, można opuścić, ale ważne, żeby nie wyginać się w lędźwiach, tylko mieć kontrolę. I z wydechem. No, tych powtórzeń się troszeczkę nakumuluje. Może być ciężko. I głowa może sobie leżeć. Albo może być też w powietrzu. I ostatnie sekundy. Pali pięknie, pali, mięśnie brzucha popracowały. Moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. Przypominam o trwającej promce na człowiekurusz.pl. O ile robicie ten materiał, wykonujecie niewiele po publikacji. Widzimy się w kolejnym rozruszniku. Do zobaczenia. Cześć.